Dzień dobry Państwu. Galeria Garbarzy gości dziś pana Andrzeja Pełniaka, którego związki z naszym klubem trwają 6 dekad już. Tyle dokładnie. Andrzej, kto cię wypatrzył dla Garbarni? Dotarło do mnie, że chodzi o Tadeusza Legutkę, ówczesnego dyrektora drukarni krakowskiej, no ale też i trenera Garbarni. Tak, rok 1955. No ładnie. Garbarnia trenowała na górnym boisku wtedy. Górne boisko to Korona. Pan Tadeusz przechodził i spoglądał w dół, bo tam tętniłem życiem plac. Po wapienniku, na którym się odbywało wszystko. Młodzi ludzie tam przebywali dniami, nie powiem nocami. I graliśmy w piłkę. I pan Tadeusz w ostatni dzień wakacji przyszedł do nas i mówi: panowie, zapraszam na górę. No nie odmówiliśmy tym razem, bo to już było któreś spotkanie. Nie odmówiliśmy. Przyszliśmy na trening. Pan Tadeusz nas ustawił w szeregu. No i musiał jakoś zacząć. I proszę panów, teraz jest... Powiedział zdanie, które powinni sobie wziąć do serca wszyscy ci, którzy zaczynają, którzy grają, zresztą zaawansowani już w piłkę. Proszę panów, w piłkę nożną gra się głową. Popatrzyliśmy po sobie. Szok, o co chodzi? Przyszliśmy pokopać, a pan trener do nas mówi, że w piłkę nożną gra się głową. Oczywiście zweryfikowaliśmy to, ale z czasem dopiero. I jest to aktualne do dzisiaj, bo rzeczywiście, jak się nie myśli, no to się nie gra. Przewagę ma ten, który myśli. I rzeczywiście patrzę na tych naszych zawodników, no nie chcę ich krytykować, ekstra klasy, no to by się im przydała takie kredo Tadeusza Legutki. Żeby sobie wbili do głowy to, a niestety widzę, że wykonują ściśle polecenia trenerów. Był kiedyś taki żart, chodził po Krakowie, świetny zapasnik Krakowi, Janusz Kowalik, i ktoś go miał kryć. Mówi, masz za nim chodzić wszędzie. Żartowali, że Janusz poszedł do Ustępu, a za nim. Ta. No więc takie polecenia wykonują zawodnicy. Równo z trawą, nie myślą. No szkoda, że tak jest. 55 rok. W juniorach grałem, w juniorach starszych od siebie o 3 lata. O 3 lata, tak jest. A przypadek zrządził, a mianowicie trening, na którym grały dwie drużyny. W pewnym momencie jeden z moich kolegów, z którym później graliśmy długo, coś naraził się trenerowi, a trener mu powiedział, żeby się poszedł przewietrzyć, żeby jak wróci, to będzie grać. Niech ochłonie, Niech ochłonie. I wprowadził mnie na lewą obronę i tak zostało. No tak, ale to był, bo przedłeś w 55, 56 rok to jest ten czas właśnie taki... A 56 to już grałem w pierwszych juniorach, graliśmy, zdobyliśmy Mistrzostwo Krakowa. To była znakomita drużyna. W rundzie 66-7 zdobyliśmy Mistrzostwo Krakowa. To była 56-7, tak. I to była znakomita drużyna. Świetna drużyna, chociaż nie wszyscy się dopchali do pierwszego zespołu, ale grało z nich kilku i Kobyłecki zaczynał, Franek Kierde był bramkarzem. Później stałym, etatowy bramkarz. Tak, etatowym. I Cholewa. Kaziu. I Tadziu. I Prokopowicz. Bo Podgórski, czy Ziaja, czy ten, no to raczej to oni uzupełniali drugą. No ale był Andrzej Kucharczyk. Andrzej Kucharczyk, ja tu mam zdjęcie na pod, żeby się podeprzeć. No jest. Bo to pamięć zawodzi. Marek, jest Kucharczyk, oczywiście, że jest. Andrzej Kucharczyk, tak jest. Ale mamy jeszcze na tym zdjęciu kogoś takiego jak Geniu Prokopowicz. No to mówiłem o Geniu Prokopowiczu, mówiłem, jest. Tak. Stoi ostatni, tak. No bo był najwyższy w klubie. Tak. I to była świetna Garbarnia, a mówiąc o tobie, to ty taką wzorcową drogę przebyłeś, można powiedzieć, o tak. Wzorcową, a jednocześnie klasyczną w sumie, znaczy wypaczył cię trener, przychodzisz do klubu, podnosisz poziom w sumie, w świetnej drużynie grają w sumie,
Ale równocześnie bardzo szybko zaczynają się powołania do reprezentacji Polski, które bez wątpienia nobilitowały cię jako młodego chłopaka. To znaczy, najpierw była reprezentacja Krakowa i obozy z reprezentacją Krakowa juniorów. Oczywiście i to promowało nas później. To już były Kęty, czy jeszcze nie? To były, wtedy była Sucha. Sucha. Sucha to był 56 rok. I to z Ciasny dalej, czy Karzyński? Obydwaj panowie. Obydwaj panowie. Potem były takie spotkania we Wrocławiu. Wszystkie województwa wystawiały reprezentacje. Aha. I tam były rozgrywane zawody między województwami. I pan Kazimierz Górski tam na czele tej grupy trenerów stał. Wybierał sobie ludzi do reprezentacji. I 57 rok, na 8, pojechaliśmy do Szklarskiej Poręby na obóz. No i jeszcze wcześniej miałem, przepraszam, debiut w pierwszej drużynie Garbarni. No to jest 50, w czerwcu, tak, 57. Siódmy. 57. Czyli nie masz 17 lat, jeszcze nie miałeś dowodu. A jeszcze, gdzie do dowodu? Gdzie do dowodu? 16 lat i 9 miesięcy dokładnie. To był mój debiut. I potem, tak jak mówię, wyjechaliśmy na te obozy z kadrą Polski. Kadrę ustalił pan Górski, 58. Kierownikiem był Ciecierski, Ludwik Ciecierski. Pan Ludwik Ciecierski był kierownikiem, tak, i pan Soroczko był lekarzem klubowym. Klubowy lekarz Legii przez kilkadziesiąt lat. A później pierwszej reprezentacji Polski. Tak. I to był kwiecień, nieudany wyjazd. Ale gdzie? Do Luksemburga. Nieudany wyjazd. To jest turniej UEFA, który tak de facto trzeba określić jako Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy juniorów. Tak. Mimo, graliśmy na przykład z Francuzami, do jednej bramki przegraliśmy 2-0. Mhm. Przez błąd tego czy tamtego, już nie będę wymieniał kto. Tak. Graliśmy następny mecz z Jugosłowianami, bo taka drużyna była, przegraliśmy 3-1, to samo. No i ostatni mecz, takie ukoronowanie z Bułgarami 4-3, przy przegniatającej przewadze. No ale się trafiały błędy. No to trudno, to wygrywa ten, kto mniej błędów robi. Tak. I... No ale były takie bardzo obszerne relacje w katowickim sporcie, co też jakby podnosiło rangę tej wyprawy. Mianowicie sam ówczesny naczelny sportu Tadeusz Bagier pojechał na te mistrzostwa i relacjonował bardzo obszernie na łamach szalenie popularnej gazety sportowej, której mimo że nie była gazetą z Warszawy, której nakład sięgał i 200 tysięcy. Przy czym nakład równocześnie wiązał się, od razu określał poziom sprzedaży, bo to było 100%, takie było zapotrzebowanie. Powiedz mi, jacy znani piłkarze, bo tam co najmniej kilku zawodników później zrobiło duże kariery piłkarskie. Tak, z tego zespołu 58 roku bramkarz Cygan Maniak, z Krakowa, Marian Cygan z Krakowa. Był Kępka, Owczarek, to byli boczni obrońcy. Był Rudak, był Grzegorczyk, no, to, był to Łuczak, właśnie. Był... Sarna, Sławomir Sarna był chyba, nie? Nie, za wcześnie. Nie. Myga Zbyszek? Też nie. Był lewoskrzydłowy z Rakowa. Stachowiak Jurek. Łuczaka wymieniałem, Wilczka wymieniałem. No, Erwin Wilczek, tak. No więc mówimy, że Ryszard Grzegorczyk to był filar Polonii Bytomskiej, tak. I równocześnie filar reprezentacji Polski. Erwin Wilczek, znakomita postać, tak. Filar Górnika Zabrze i też wiele występów w drużynie narodowej. Czasem mówię, tak bywa, że mimo tego, że w drużynie jest dużo bardzo wartościowych zawodników, w sumie tak jak w przypadku tego Luksemburga, nie było to uwieńczone sukcesem. Ten 58 rok był nieszczęśliwy również dla Garbarni, która spadła z drugiej ligi. Po roku awansowała, ale wróćmy na moment do tego 58 roku, czyli do końca tego roku, bo takie pismo dotarło do ciebie, myślę, że nie tylko do ciebie zresztą w sumie. Do wszystkich zawodników pierwszej drużyny. Bardzo znamiennej treści. Niniejszym rozwiązujemy z panem kontrakt, a
powodem tego rozwiązania było jest spadek z drużyny do klasy niżej. Widzę, że w sposób taki zgodny, jak myślę, z aurą Ludwinowa, gdzie bezpośrednio się załatwiało te sprawy. Była krótka piłka, ale o tym a propos Ludwinowa. Niektórzy z ówczesnych zawodników, ty również zdaje się, podkreślaliście, że zainteresowanie meczami Garbarni, o czym zresztą świadczą zdjęcia, było tak ogromne, że w momencie, kiedy szliście na mecz, jako zawodnicy mający wziąć udział w tym meczu, to było wam ciężko przedrzeć się przez te tłumy, żeby wejść po prostu na obieg do budynku klubowego. To jest prawda. Idąc od Mostu Kamiennego na Wildze, ulicą Barską, doszliśmy w tłumie. Dosłownie, przesadziłem, ale szło dużo ludzi, między innymi panie Wejdę z panem. No tak, no to, bo to klasyka, to taka to klasyka, nie tylko krakowska. Nie każdego było stać na ten bilet z tych, a poza tym znaliśmy się wszyscy w Podgórzu, to niejaki problem był, nie było problemu żadnego. Ale są zdjęcia, się zachowały z naszych meczów, nie do wiary. Człowiek, który był na stojących, nie miał prawa się przewrócić. Nie miał prawa, to potwierdzam. To potwierdzam. Bo głowa przy głowie. W żadną stronę. Ani w tył, ani w lewo, ani w prawo. Był na trybunach i tak jak śledzia w beczce poupychane. Tak. Na naszym każdym meczu ligowym byli ludzie. Tak, to był ogromny kapitał, który w połączeniu z atmosferą trybun, widowni w ogóle, nie tylko trybun, to w sumie jakby kumulowało się w jakiś taki absolutnie zbiorowy i spontaniczny i bardzo głośny doping dla klubu, który zawsze musiał wygrać. No. Tak, i mieliśmy kibiców na płocie, mieliśmy kibiców na balkonie, którzy się już nie zmieścili na stadion, na żywach siedzieli. No i nasza stara trybuna poczciwa. Poczciwa, równocześnie ekskluzywna. Ogromnie. Tak. Staram się przy okazji rozmów w naszym cyklu przypominać inne postaci, z którymi już niestety nie możemy porozmawiać. I ciebie się spytam o to, czy jest prawdą, że sekretarz klubu w latach 50. pan Ludwik Rodzina, między innymi dlatego był sekretarzem, że podobno przepięknie kaligrafował. Pięknie pisał, no a to on mógł pisać kroniki krakowskie i nie tylko, no, naprawdę wyjątkowy facet. Gdzieś ma, zresztą na którymś tam piśmie, to pismo jest, gdzie napisał. To pismo maszynowo było, ale zresztą to nie jego dotyczy. Ale mówię, wyjątkowy facet. Niewielkiego wzrostu, ale... Za to dusza, charakter i osobowość. Tak, to był sekretariat przy ulicy Sławkowskiej numer 6, na piętrze nad probiernią. A, no tak. Ale pan jest za młody, panie redaktorze. Tak jest, zdecydowanie, nie, tego nie. Znaczy adres kojarzyłem, Sławkowska 6, bo zresztą trudno było nie skojarzyć, jak powiedzmy całym dorobkiem Garbarni, to było to boisko w sumie, ten stadion powiedzmy na tym. No i ten wynajmowany lokal na Sławkowskiej, bo to była całość przecież, dób klubowych. Lokal pięknie umeblowany takimi meblami, że w głowie się nie mieści. Nie będziemy dochodzić, co się z nimi stało. Nie, nawet nie próbujemy, bo bez sensu by to było. Kiedy to było zresztą? Kiedy to już minęło 50 lat do tego czasu. Żerandol piękny, kryształowy, który wisiał, a miał 2 metry, bo tam wysokości było chyba 4 metry. No tak, bo kiedyś budowało się je poważnie bardzo. Tak. I tremo wielkie i w ogóle no kapitalne. Zamoczyli lustro w sumie, takie bardzo urokliwe, że no, tak no, się wysokie wyrażę. Przede wszystkim. Andrzej, w 61 roku razem z Józefem Browarskim staliście się mimowolnymi, no i oczywiście w cudzysłowie sprawcami kłopotów Garbarni. Polegało na tym, że Polski Związek Piłki Nożnej odebrał 4 punkty za wygrane mecze z Gwardią Warszawa i Arkonią Szczecin. Tak się składa, że ty byłeś na tym turnieju po NLD i grałeś w tym meczu. Tak. Żeby rozwiać wszelkie już niejasności, wątpliwości, etc. Przypomnij, co się stało wtedy.
podczas tego meczu, który można powiedzieć przeszedł do historii ligi, ale w kategoriach również traktując go w kategoriach no, kuriozalnych, w sensie decyzji, prawda? Tak. Graliśmy z drużyną NRD, która stała wysoko w tabeli. My drugoligowcy przyjechaliśmy i ogrywaliśmy ich. Oni nie mogli się z tym pogodzić, więc zaczęli grać coraz bardziej ostro. Jeden z facetów kopnął Józka, rozdarł mu kolano. Józek musiał opuścić boisko, Browarski opuścił boisko. No to nie byliśmy, nie chcielibyśmy dłużni niczego. No to też mi się tak przytrafiło. I tutaj jest uwaga mojego trenera pierwszego. Piłkę nożną gra się głową. Tak. Bezmyślnie zadziałałem. Legutka nie był obecny na tym wyjeździe? Czy był? Chyba był. Było to 59. Nie, 59. To 61. Nie było go. Nie było go. No bezmyślnie kopnąłem faceta, dostałem czerwoną kartkę, ale musiałem opuścić boisko. Przyjeżdżamy tutaj do Krakowa, no ponieważ usunięty zostałem z boiska, Józek normalnie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Ja nie zostałem wstawiony na mecz z Gwardią Warszawską, gdzie przewygraliśmy 3-1. Stefaniszynowi Józek Browarski strzelił bramkę głową. Tak, to był ewenement absolutny. Tak jak Andrzej Kucharczyk też głową, raczej rzadko. No ale trafiał niezłe bramki. W przypadku Browarskiego to było, tak. To był ewenement absolutny. Nie, bo on w ogóle głową nie grał, bo on po wypadku motocyklowym w ogóle bardzo oszczędny był, jeżeli uraz chodzi o granie głową. Uraz miał. I te mecze są wygrane w sumie. Jedziemy na następny mecz jest w Arkonii. Wygrywamy 1-0. Ja nie gram. Cały czas nie gram. I czytamy dziennik chyba w sobotę czy w niedzielę, już nie pamiętam. Jesteśmy na drugim miejscu z dużymi szansami na awans. W poniedziałek czytamy 4 punkty mniej. Co się okazało? Już trener ten, który... Już wiem, który był trener. Ja też wiem, który. Już teraz nie będziemy wymieniać nazwiska. I ten trener, ponieważ był związany z tamtym pionem, uznał swój obowiązek powiadomić władzę o tym skandalu, jaki się... O tym, że grali nieuprawnieni zawodnicy. Właśnie nieuprawniony zawodnik, bo ja nie zawodnik, grałem. Tak. No i odebrali nam 4 punkty, no to się stało. Czyli można powiedzieć, że pan Józef Browarski, który wziął udział w tych meczach, tak. A w NRD z kolei tylko dlatego szedł z boiska, że nie wedle tej obiegowej opinii został usunięty z boiska, był kontuzjowany. Kontuzjowany był. Słusznie, przyznaję się, opuściłem boisko z powodu czerwonej kartki. Tak. No i to reperkusje tego były bardzo przykre, bo można powiedzieć, że sezon zaledwie w połowie rozgrywek sezon się skończył. Drużyna załamała się i jakoś nie mogliśmy się pozbierać już później. Ale nie skończył się ten 61 rok, bo jesienią przyjechała tutaj Lublinianka, przegrała 7-1 na Ludwinowie. Było losowanie Totolotka, co też młodsi widzowie powinni wiedzieć, że Totolotek wtedy krążył z Kolbergiem po kraju, on krążył wtedy i losowania były w wybranych miejscach. To było traktowane oczywiście przez poszczególne kluby jako splendor, jaki spadł na te kluby. Wtedy akurat było to losowanie na Garbarni. Lublinianka przegrywa 7-1. Traci 7 goli, a z kolei Garbarnia traci, można powiedzieć, tego samego dnia czy następnego traci 3 zawodników. Była to niedziela. Graliśmy z tą Lublinianką, tak mówisz, 7-1, a w poniedziałek musieliśmy się zameldować w jednostce w Lublinie. Nieżyjący już i Cesiek Kwiatkowski, i Olszok, i ja. Zygfryd, tak. 10 października zameldowaliśmy się w Lubliniance. No, odbyliśmy służbę. Pan Górski przyszedł do nas w 63 roku, albo w 62 na trzecim. W razie to zaowocowało awansem. Wtedy rozgrywki były jeszcze przecież wiosna-jesień. Wiosna-jesień, a od 62 roku od jesieni się zaczęły. Czyli jesień-wiosna. Jesień-wiosna. Czyli jesień-wiosna, czyli przyszedł na ten, takżeśmy te rozgrywki skończyli, bośmy jeszcze drugą rundę, przyszły kawałek grunty grali w drugiej lidze, oczywiście, że tak. Jesień-wiosna to było. I przyszedł pan Górski,
poukładał. Zresztą do drużyny przyszli wtedy i reprezentanci Polski, i Ciupa, i Nowara, i Pietrasiński przyszedł. I to było wzmocnienie ogromne. I nasza trójka z Krakowa, która... Zaowocowało to awansem. Awansem, zdecydowanie awansem do drugiej ligi. I zagraliśmy jeszcze po 3 czy 4 mecze, już nie pamiętam. Wygrane była Lublinianka na trzecim miejscu. Tak. Nasza trójka odeszła. I zaczęło się spadła. Nie mówię, że to, nie mówię dlatego, że to, że myśmy odeszli, ale tak, to jest fakt. Andrzej, o Cześćku Kwiatkowskim to będzie, będziemy rozmawiać. On będzie do nas, choć nie ma go w sumie już od ładnych kilku lat, on będzie do nas wracać w sumie przy różnych okazjach. No musi, jak był z nami, to tak, rzadziej to będzie dotyczyć Olszoka, który z tego względu, że po prostu relatywnie krótko grał w Karwarni w sumie, ale z dobrym skutkiem, o to mi idzie. Z dobrym skutkiem, tak. I chodzi mi szczególnie o taki nieprawdopodobny mecz w 63 roku jesienią na Krakowi, kiedy tłumy były po prostu ogromne. Garbarnia obejmuje prowadzenie po golu właśnie strzelonym przez Olszoka i dowozi to zwycięstwo do końcowego gwizdka. Kończy się to 1-0. Natomiast po meczu odbywa się niesamowita, ma miejsce niesamowita historia, ponieważ zostaje zatrzymany ruch na ulicy, na Alejach, na Moście Dębnickim, na Konopnickiej, ponieważ tłumy złożone z kibiców Garbarni ze sztandarami klubowymi, jak dziś to pani ze śpiewem na ustach, po prostu zatrzymały ruch i wracali do domu. No można powiedzieć, że Ludwinów musiał być pijany, pod górze, to nie ulega kwestii. Po takim sukcesie. Mówię o Olszoku, którego gol właśnie to zwycięstwo za jego sprawą, zapewnił. On później, z tego co wiem, graliście taki mecz z Górnikiem Zabrze, towarzyski w Lublinie, mówię, w tak. Lublinie, 2-2 i dwie bramki jego i po prostu, tak jak ty figurujesz na stronie klubowej, przynajmniej tak było jakiś czas temu, twoje zdjęcie na stronie klubowej Lublinianki, ewidentna sprawa, to tak samo przypominają właśnie sylwetkę Olszoka jako tego autora niezmiennie cennego z remisu z Górnikiem. Niż Polski. A jeszcze dołożę do tego, że graliśmy z reprezentacją Polski, ponieważ pan Kazimierz miał chody w Warszawie i sprowadził nam Górnika, sprowadził nam Legię, która nam zbiła tyłek 2 razy. Aha. 4-1 i 5-1. Aha. Ale z reprezentacją Polski przegraliśmy tylko 3-1. No, bardzo przyzwoicie. No ale mieliśmy kawałek składu, także... Dokładnie. Wróciłeś z wojska do Garbarni. 10 października. No bo wojsko miało to do siebie, że 2 lata równe musiało trwać, ani dnia krócej. Nie było krócej zwalniali, ale prosili nas, żebyśmy jeszcze na jakiś mecz zostali jeden. No to zostaliśmy. Tak. Tutaj pracowałeś w Centrali Rybnej bardzo, bardzo długo. I aż do 68 roku byłeś zawodnikiem Garbarni. Znaczy to chyba złe słowo aż, bo to miałeś na tym 28 lat w sumie, niespełna i doszło do rozstania. No tak się złożyło. Nie będziemy przytaczać faktów, bo to już było 50 lat temu prawie. Także nie ma o czym mówić. 1 lutego podjąłem pracę w Sierszy. I grałem jako zawodnik w Sierszy. I tam to trwała przygoda z Sierszą. 5 lat jako zawodnik, 4 lata jako trener. W międzyczasie skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego z dyplomem nauczyciela trenera. I... To jeszcze przepraszam, wejdę w słowo, ale za moment do tego wątku wrócimy. Natomiast ta Siersza mnie intryguje jakby z takiego zupełnie nietypowego, czy rzadko spotykanego powodu. Mianowicie... krążyła po Krakowie taka opowieść, że w tym czasie, o którym ty mówisz w sumie, że z Krakowa w kierunku Jaworzna, Sierszy, Trzebini to krążyły takie pociągi specjalne, a to dlatego specjalne, że wielu pasażerów było zawodnikami,
A do tego jeszcze dochodzili trenerzy w sumie, którzy do pracy jeździli. To tak, prawda? Oczywiście. Przytoczę słowa nieżyjącego pana trenera Gracza, który mieszkał i obejmował wzrokiem wejście do hali dworcowej. Jego słowa, kiedyś mi się spotykali. Chciałbym mieszkał trenować, przy Pawie. Chciałbym trenować tych zawodników, którzy wyjeżdżają w tej chwili z Krakowa, a na dobrą sprawę były to dwie drużyny. Trzebinia, Jaworzno, Niwka, Janina, to jest Libiąż. Dwie drużyny jeździły z Krakowa. Kolejarzem nigdy nie byłeś, ale a pamiętasz godziny, o jakiej te pociągi odjeżdżały? Oczywiście, że tak. Oczywiście 8:40 Jelenia Góra. To był pierwszy pociąg. To był pociąg taki, który zatrzymywał się tam na tych główniejszych stacjach. I było jeszcze 7:30, to był wcześniejszy pociąg do Szczecina, pospieszny. Dojeżdżało się, w Trzebini się wysiadało. Wsiadało się w autobus, który zatrzymywał się pod wojskiem. 9 lat. I powrót następował, i mówię o tym jeszcze, jak po treningu teraz. Tak. I tak jak mówię, 9 lat minęło. Tak. I to jest powiedzmy przełom lat 60. i 70. Też w pierwszej połowie lat 70., tak jak powiedziałeś, kończysz studia na AWF-ie. Tak. Kto był na roku? Na roku tak był. Heniu Stroniarz, Mandziara, Sykta, tylko starszy Mandziara, Sykta. Oleg Mandziara, niedawno zmarły. Tak, niedawno zmarły. Ojciec bardzo znanego menedżera piłkarskiego. To jego ojciec był zawodnik Szambielek wówczas. Tak, Olek, tak. Józek Browarski. No i z takich znanych to jeszcze był zawodników. No w tej chwili sobie nie przypominam już chyba, bo... Ale z tych z takich to z krakowskich i Olek, ale dusza chłopak był. Oleg Łysko? Mandziara. Dwóch chłopaków było jeszcze z Bielska, też zawodników. W tej chwili sobie nazwisk już nie przypominam. Piłkarze też, ale Walas? Nie pamiętam drugiego. A powiedz mi taką rzecz. Dobrze, kończysz studia. Jesteś jeszcze w Sierszy, pracujesz jako trener, tak. Ale następnym przystankiem jest znowu Kraków, tak. Czyli Prokocim. Prokocim. W Prokocimiu pracowałeś 3 lata i w tym klubie bardzo zasłużonym do tej pory podnoszą, że największy sukces Prokocimia, jaki mu się przytrafił, to jest kariera zrobiona w Pucharze Polski. No tak, sukces oczywiście na miarę naszych możliwości wtedy. Graliśmy z AKS-em Niwko, drugoligową drużyną, wygraliśmy 2-1 i przyjechał Wielki Górnik Zabrze. Pechowo przegraliśmy tak wysoko. Mogło się to... 2-5 było, zdaje 2-5, się, bo wygrać to nie było mowy o wygraniu. Ale, to ale w niższych rozmiarach porażka. W niższych rozmiarach można było przegrać. No chłopcy grali wspaniale, no. Przyjemnie było popatrzeć na to, serce dali, no. Nie mogli wygrać, no, bo tamci byli lepsi. To byłem od 77 do 80 roku. No i tu się zaczęła teraz praca w szkole, ponieważ jestem nauczycielem i trenerem, podjąłem pracę w szkole 26, wszystko na Ludwinowie, tak blisko Ludwinowa. Blisko Ludwinowa, jeszcze tego stadionu Garbarni już nie było, ale też blisko w sumie, nie? 26. Ten stadion? No. To był rok 80. No tego nie, tego obecnego nie było. Nie było ani obecnego, ani starego stadionu. Już nie było starego stadionu. Byłem nauczycielem klas sportowych u pana dyrektora Zygmunta Guca. Trwało to lat 5. Po roku awansowałem, muszę się pochwalić, byłem wicedyrektorem, zastępcą do spraw sportowych u pana dyrektora, a po 5 latach kolejny awans. Zostałem dyrektorem szkoły w Opatkowicach. Teraz to Kraków, wszystko, zresztą przedtem też był Kraków. Chociaż śmialiśmy się, bo chodząc do liceum, mieliśmy 3 kolegów z Opatkowic. Śmialiśmy się, że w nocy przenoszą znak na plecach dalej, żeby być w Krakowie z napisem Kraków.
ale no i tam przepracowałem 17 lat do emerytury. W 2002 roku emerytura i przyszedłem do pracy do garbarni, do administracji. Przepracowałem lat... No jak byłeś dyrektorem klubu. Przepracowałem lat niecałe 12 chyba. I teraz jestem na długich wakacjach. Na drugie wakacje, tak. Jak się postrzegasz jako, znaczy to uczniowie by cię oceniali bardziej, ale jako pedagog? To już się trzeba ich zapytać. Nie miałem kłopotów z uczniami. A miałeś jakieś swoje takie dewizy, które przyświecały ci tej pracy, czy... To jest dewiza, no to jest tak jak w drużynie piłkarskiej. No musisz znaleźć wspólny język. Chodzi takie powiedzenie wśród trenerów, może wśród piłkarzy, wśród klubów. Masz zawodników, a nie masz drużyny. No bo to jest różnica wbrew pozorom. To jest zasadnicza różnica. To też masz uczniów, a nie masz klasy. Mhm. Więc musisz tak z nimi rozmawiać, tak ich ustawiać, żeby było wszystko na swoim miejscu. Albo można też inaczej to określić. Masz drużynę, nie masz zespołu. Prawda? Bo niby to jest tożsame, no to ale jednak prawie, nie. Zespół to jest zespół. Tak. Dali nam przykład zawodnicy reprezentacji w ostatnią niedzielę. To był zespół. Tak. To był Będziemy. Zespół. Świadom celu, świadom tak, wiedzieli stawki. Co, wiedzieli o co grają, dali z siebie to, na co ich było stać. Tak, to na co było absolutnie, ich stać. Absolutnie. I tu zapomnimy potknięcia, jakie tam były, jakie te. Można powiedzieć, że na krótko zapanowała, przynajmniej pod tym względem, zgoda narodowa. Tutaj nie było wątpliwości żadnych, że tak to trzeba po prostu sprawiedliwie, uczciwie ocenić. Andrzej Wawniak jako głowa rodziny. Rzadko bywający w domu przez te lata, jak się było trenerem, bo albo się było i trenerem, i nauczycielem. Głowa rodziny. Najpierw trzeba powiedzieć o szyi, która tą głową kręci. Żona Halina, od 50 lat ta sama, dwoje dzieci, córka, syn i ukochana wnuczka, studentka drugiego roku resocjalizacji. Oczko w głowie wszystkich, całej rodziny. A dziadka w szczególności? Oczywiście, że tak. Jakie znaczenie ma dla ciebie cyfra 3? Cyfra 3. Trzy kluby, w trzech klubach pracowałem. Trzy kluby trenowałem. Trzy dekady byłem czynny w sporcie, no, łącznie z trenowaniem. No i 2 razy 3 dekady jestem związany z garbarnią. No, 2 razy 3, dokładnie. Dokładnie 1 września 1955 roku, a teraz mamy no, trochę po wrześniu. Troszkę po wrześniu. Natomiast do tej trójki można jeszcze dodać czwórkę, bo z numerem jakimś... 4 grałem. Nie. W innym znaczeniu, bo z kolei był jeszcze taki adres Limanowskiego 4, a też mający związek z garbarnią. Oczywiście, Limanowskiego 4. Pierwsze moje mieszkanie po ślubie w tym domu, takim dosyć starawym. Do tej pory stojącym elegancko. Stojącym, mieszka najstarszy piłkarz Krakowi. Kolasa, Mieczysław, który skończył 90 lat, kilka lat. O, już sporo po 90 jest. Tak. Mieszkał Henek Stroniarz, mieszka Jurek Kowalski, zawodnik garbarni. Zawodnicy garbarni, tak. Taka to sportowa kamienica. Taka kamienica. Jeszcze Walo. A Wojtek Walo, który też grał w garbarni. Mówię, taka piłkarska kamienica. Można powiedzieć, że nie ma takiego, no nie chcę powiedzieć domu, ale nie ma takiego miejsca w Podgórzu, który by nie był związany z garbarnią, pod różnym względem. Oczywiście. Ale tak jak ten to... Mówię, czasy lat 50., koniec, początek 60. Park pod Bednarskiego, który tętnił życiem. I w lecie, i w zimie. Tak. W lecie piłka nożna, Zośka, w kwadraty, w kółka, na bramki. Tak. Na 2 bramki, w palanta, kradzione jaja. To wszystko się odbywało to na tego, tym boisku. Tego ostatniego nie znam. No to jest taka podobna gra, ale to przy okazji. Tak. I zimą łyżwy, bo od tego się zaczęło. A była jeszcze taka dyscyplina? Opowiem o tym zaraz. Dobrze. Łyżwy,
gdzie się w wolnym czasie oczywiście do szkoły się chodziło, raczej się nie opuszczało nauki. Łyżwy, 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 jeszcze raz łyżwy. Sukces też odniosłem na łyżwach. Byłem drugi w biegu szybkim na dyplomie, gdzieś tam jest napisane, w harcerskich igrzyskach sportowych. Wygrał chłopak z Nowego Targu, ja byłem drugi, a w Polsce były, bo ten w Krynicy były takie, te byłem dziewiąty, ale mnie zrobili na szaro, że tak powiem po naszemu. Puścili mnie w południe samo, kiedy był lód bardzo miękki. Miękki, tak. I tak życie przebiegało w tym parku pokoleniowo. Starsi... A równocześnie mieli... to była odskocznia do klubu przecież, nie? W tym sensie. Starsi mieli swoją pakę, młodsi tam nie mieli prawa dojść do nich, bo to były papierosy i winko, a ty gówniarzu sieć tam. Tak. No to myśmy mieli swoje zajęcia, bawiliśmy się. No naprawdę, tak z łezką wokół człowiek wspomina tamte czasy. A potem się przeszło na tę piłkę na górę, no to już trening. I 60 lat minęło. Jak jeden dzień. Pamiętam, jak się było chłopcem, w którym się miało 10-12 lat i rodzice czy starsi ludzie mówili, ale ten czas przeleciał szybko. Teraz wiem. Ale tak a propos tej piosenki z 40-latka. Niedawno obejrzałem Świętą Wojnę, w której główną rolę gra, jako piłkarza właśnie, gra Kopiczyński, Andrzej Kopiczyński, czy inżynier Karwowski. Z 40-latka. I tam jest taki moment w sumie, jak w Łodzi, bo tam kręcono. No, graliśmy ten mecz w Łodzi, gdzie publiczność wtargnęła na boisko, oni kręcili. I po prostu już na zakończenie polecam Państwu obejrzenie tego filmu. Już tak, Michał Królikowski w bramce. Z archiwaliów w sumie, dlatego że Garbarnia tam występuje i to w pierwszych ujęciach już nawet, zaczyna się od tego, w tych takich białobrozowych strojach, pasy. I to jest tak z łezką w oku można powiedzieć, że ta Garbarnia w tym momencie to była również na ekranach kinowych. Tak. A jeszcze dodam do tego wszystkiego, że w życiu trzeba mieć trochę szczęścia, którego nam zawsze brakowało. Nie byliśmy gorsi od Wisły, nie byliśmy gorsi od Krakowi, ale brakowało nam tego szczęścia, żeby się ktoś miał zająć. Ono wielokroć było bardzo blisko. Tak, żeby ktoś się miał nami zająć tak, jak się nimi zajmowali. Mhm. Czyli jakby poziom organizacyjny. Od przypadku do przypadku. To już na takim wysokim pułapie wyczynu w sumie to jest warunek konieczny. Ale musisz mieć taką opiekę, bo jak nie masz takiej opieki, no to niestety, to się nie da. No ale i tak było bogato, daj Panie Boże, żeby Karpatia nawiązała. No ja życzę tym młodym, żeby dopięli tego, co myśmy dopięli. Tak, to byłoby piękne. Życzę im, żeby jak najlepiej się ułożyć, żeby tego dopięli, żeby reprezentantów Polski mieli, bo przecież Gadocha od nas wyszedł. I Bieniek od nas wyszedł, który będzie tu na pewno. Był Gigoń przecież szczerze, reprezentant Polski. I Gigoń. Juniorów. No to juniorów, no to i Kucharczyk. I Wełniak. Też, ale jeszcze tam młodych chłopaków, tych roczników. Ale później na przykład Lasoń, Lupa. To byli świetni zawodnicy. Byli, a ilu nie chciało? Przekichało karierę? No, można nawet określić, że określając jakby proporcje w sumie, że niestety chyba, chociaż nie wiem. No było talentów, to cała masa. Talentów było... Cała masa. Takich, którzy zmarnowali się, ale sami tego chcieli. Może sami chcieli, no trudno mi powiedzieć, nie siedzę w nikim, nie wiem co w nim siedzi. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego tak postąpił, a nie tak? Z drugiej strony nie ma przypadkowości w tym, że jednak w sumie ta silna wola, chęć tego, ambicja po prostu, zwykła ambicja, żeby coś osiągnąć w sumie, to jest ten czynnik, który później przesądza jakby o tym, że ktoś zrobił. Bo inaczej to bez tego nie ma, nie da się tak, a jakoś to będzie. Zakończmy tym, że Robert Gadocha był przykładem właśnie takiego chłopaka, jednocześnie z talentem, ale równocześnie ogromnie pracowitym w sumie i to nie był największy talent, zgodzisz się chyba, w historii ówczesnej Garbarni,
ale pracowitością przewyższał. Wśród jego kolegów byli lepsi, ale niczego nie zrobił, niczego do niczego nie doszli. No, dożyjmy takich czasów, żeby następny reprezentant takiego pokroju jeszcze urodził się i zrobił karierę. Tylko trzeba im życzyć. Niech się rodzą. Dziękuję. Dziękuję.